Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem jest sklep RW Hunt, militaria, outdoor, myślistwo. Sponsorem jest Hubster Moderator, producent tłumików i karbonowych osad do broni. Ten materiał powstał przy współpracy z firmą Best Hunters, dystrybutorem najlepszych marek broni palnej, amunicji oraz wyposażenia strzeleckiego. www.besthunters.pl. Cześć Dashbok, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Ze mną dzisiaj Krzysztof Kukulski. Cześć Krzyśku. Cześć. Dashbur. I jesteśmy, słuchajcie, w Ochazecie Można. Jesteśmy pod Opolem, bo dzieją się tutaj bardzo fajne rzeczy. Właśnie teraz. Teraz, kiedy jest lato, teraz, kiedy jest ciepło, kiedy jest piękne słońce, kiedy sporo osób szykuje się do wypoczynku, to właśnie tutaj dzieje się magia i ja właśnie, Krzyśku, poproszę Ciebie, żebyś opowiedział, co tutaj aktualnie mamy, co tutaj tak, się magia, kilka dni stało. Magia i najgorętszy okres w naszym funkcjonowaniu ośrodka. Generalnie w okres wiosenno-letni to jest okres, w którym prowadzimy wylęgi bażantów, z uwagi na to, że te wylęgi bażantów i kuropat, z uwagi na to, że gatunki akurat w tym okresie mają swój okres nieśny. My w tym czasie tutaj na terenie naszej hodowli przy pełnym cyklu produkcyjnym bażanta prowadzimy właśnie wylęgi bażantów i kuropatw. Wylęgi i otłów oczywiście. Mhm. Tak, za nami, słuchajcie, są woliery. My je Wam później pokażemy. Tam jak się podejdzie i popatrzy, to cała ta woliera po prostu się rusza. Tam widać, że tych bażantów jest sporo. Natomiast zanim one do tej woliery trafią, to tak jak powiedziałeś, one muszą przejść przez tą fazę wylęgu z tego jajka. I Wy te jajka jakby przygotowujecie wstępnie, tak? Jak to wygląda w ogóle? Bo wiesz, dla ja mnie... Ja pokrótce może opiszę cały schemat. Generalnie sezon należy zaplanować już w roku poprzednim, kompletując stado podstawowe. Stado podstawowe bażantów, na które składa się w odpowiedniej strukturze płciowej. Akurat u nas na wolierach w granicach 7,5 kury na jednego kuta. Już jesienią musimy zaplanować, ile tych bażantów na te stado podstawowe zostawiamy. Z uwagi na to, że nie ma co robić na produkcji. Wiemy, ile jajek możemy pozyskać od jednej kury. Właśnie tutaj pozwól, że zapytam jeszcze jedną rzecz. Bażanty w przeciwieństwie do kur niosą się raz, prawda, w roku. To zależy. Okay. To zależy. Jeżeli kura nie straci w pierwszego lęgu, gdzieś tam w różnych okolicznościach, czy to przez to, że drapieżnik wybierze do jajka, czy gdzieś tam warunki atmosferyczne spowodują, że ten lęg zginie. O ile nie jest jeszcze za późno, to potrafią nanieść drugi lęg i ten lęk powtórzyć. Jasne. Tu w naszym wypadku nie mają takiej możliwości. My te jajka pozyskujemy codziennie. Te kury prowadzimy odchów wolnowybiegowy. Te bażanty niosą się bezpośrednio na ziemię. Pracownicy przechodzą wolierami dwa razy dziennie, zbierają te jajka, magazynują w odpowiednich warunkach termicznych, odkażają je, bo każdy z tych jajek musi być odkażone środkiem, który usunie z powierzchni jajka wszelkie bakterie, grzyby. I po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości jajek przenosimy je do pomieszczeń inkubatorni, nakładamy na ramki, wkładamy do maszyn, do inkubatorów i po 25 dniach z klujników wyciągamy już to, na co czekaliśmy. Super. Czyli te jednodniowe bażanciki. No i wtedy zaczyna się zabawa.
wtedy zaczyna się zabawa, bo jest co przy tym robić. To jest żywy towar, że tak powiem, nad którym trzeba się, jasne, się nagimnastykować, żeby coś z tego wyszło. Żeby był efekt tej pracy, trzeba poświęcić sporo czasu, energii, ale raczej myślę, że warto. Jak się tego słucha, to naprawdę, słuchajcie, robi wrażenie ogrom pracy, który jest do wykonania tutaj, bo to jest to, co ty powiedziałeś, tam musi być odpowiednia temperatura, prawda? Bo zostawienie tych jajek, jeśli ktoś miał kiedyś kury, wie, jak to wygląda, tak? Kura siedzi praktycznie na tych jajkach cały czas, więc tutaj jest ta inkubatornia, ale tych jajek też nie można zostawić na długo, tak? Bo wtedy jest z nimi problem, stąd te dwa razy dziennie. To nie jest towar typu odzież, który odstawiasz na półkę i może stać leżeć w nieskończoność, dopóki mole nie zeżrą, tak, że tak powiem. Jajka mają swój określony okres przydatności. Z reguły staramy się, żeby nie nakładać jajek starszych niż tydzień. Czasami nakładamy 9-dniowe, ale to już jest taki powiedzmy graniczny okres, gdzie gwarantuje to jeszcze stosunkowo wysoki procent wylęgu. Jasne, okej. I teraz tak, wykluły nam się barzęciki. I cóż z nimi dalej się dzieje, zanim one trafią do takiej wojlery, zanim one trafią do kół łowieckich? Zaraz po wylęgu, z ramek, które mamy w klujnikach, przenoszone są do takich kartonów specjalnych, w których transportuje się pisklęta jednodniowe. W tych kartonach przenosimy je do budynków odchowalni. Budynki te mamy podzielone na określoną liczbę boksów, takich małych wolierek, w których są potworzone takie sztuczne kręgi. Ogrzewane promiennikiem gazowym. Czyli to są już nie te lampy, które kiedyś, w domach by używano. Ja pamiętam, u mnie w domu zawsze była taka lampa. Że te żarówki gdzieś tam strzelały, one były bardzo awaryjne. Okay. Promienniki gazowe są stosunkowo pewnym źródłem ciepła i gwarantują to, że ta temperatura będzie utrzymana. Jasne, okej. A w przypadku jakiejkolwiek awarii, no wiąże się to z tym, że straty w tym wylęgu są potężne, bo w momencie, kiedy źródło ciepła się kończy, te bażanty wchodzą jedne na drugie, to, co jest na wierzchu, zagniata to, co jest pod spodem. Zagniata to, co jest pod spodem. One się po prostu duszą i to potrafią być ubytki rzędu kilkudziesięciu, kilkuset sztuk na jednym boksie. Jasne, dobrze. I czyli mamy tak, mamy tutaj już w momencie wyklucza, mamy później w momencie właśnie tego, kiedy one się grzeją pod tymi lampami. Cóż z nimi dzieje się dalej, kiedy one są już, powiedzmy, bo to już chyba mówimy o kilku tygodniach, tak, prawda? Tak. Z reguły, o ile warunki pogodowe pozwalają, z reguły w wieku 2,5-3 tygodni pierwszy raz wypuszczamy młodzież na zewnątrz, na trawę. Początkowo jest to kilka godzin dziennie, żeby ich nie przeziębić. One mają się po prostu wdrożyć w te inne warunki, wykąpać się w piasku, bo każde wybiegi są ścielone w takim żwirkiem drobnoziarnistym. One zażywają kąpieli piaskowych. Wychodzą na trawę, gdzieś tam mają możliwość skubnięcia pierwszy raz tej naturalnej karmy, bo przez cały okres odchowu są odkarmiane granulatem specjalnym, specjalną mieszanką paszową, która jest komponowana właśnie w kierunku bażanta kuropatwy. Okay. Odpowiednio zbilansowana z odpowiednią zawartością białka przede wszystkim. Okej, dobrze. I w momencie, w którym one już sobie w tych wolerach później dorastają, trafiają one do kół łowieckich. Co się z nimi dzieje? Bo to jest jeszcze zanim zaczniesz. Dobrze, bo Krzyśku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo my chwilę temu byliśmy w OHZ-cie uczelnianym, w OHZ-cie Zielonka pod Poznaniem, gdzie tam bardzo dużo rzeczy edukacyjnych
edukacyjnych się dzieje. Pod edukacją mam na myśli badania wszelkie, które ten OHZ prowadzi. Natomiast to jest OHZ PZEŁ-owski. To są inne OHZ-y. I czy wy coś podobnego, coś takiego też tutaj robicie? Jak to wygląda? Tak, tak. Akurat w przypadku naszego ośrodka prowadzimy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, konkretnie z Katedrą Zootechniki i Weterynarii. Prowadzimy badania naukowe, które akurat w tym roku polegają na stosowaniu dodatków paszowych, które mają spowodować jakieś różnice w odchowie. Jakie to będą różnice i czy to będzie miało wymierne znaczenie? Okay. Tego się dowiemy. Na razie jesteśmy na etapie prowadzenia badań, które też są bardzo czasochłonne i pracochłonne. Natomiast no, myślę, że warto to robić, tym bardziej, że pokazujemy, że nasza praca też przekłada się na jakieś inne płaszczyzny niż tylko stricte hodowlane i łowieckie. Tak. Z tych badań na pewno powstaną publikacje naukowe, pewnie jakieś prace naukowe oczywiście też. No i myślę, że w dobie szerokiego hejtu, jaki się wylewa na myśliwych, na generalnie całe środowisko myśliwych i Polski Związek Łowiecki, tego typu rzeczy są kluczowe, żeby umożliwić dalszą egzystencję naszego związku i to, żebyśmy mogli dalej robić to, co robimy. Jasne. Fajnie, że o tym mówisz, bo słuchajcie, my zawsze naszym celem jest pokazanie tego, że łowiectwo nie jest tylko i wyłącznie pozyskaniem, że to pozyskanie, ta część myśliwska jest jedynie niewielkim aspektem całego łowiectwa. I to, o czym Krzysiek, ty mówisz, to, co widzieliśmy w Poznaniu, to, co widzimy zresztą na każdym kroku, w wielu kołach łowieckich nawet, tak, to pozyskanie, ten aspekt jakby samego myśliwstwa jest jedynie dodatkiem do całego łowiectwa, które tak naprawdę jest piękne i jest formą ochrony przyrody. Czy to się komuś podoba, czy też nie. My, myśliwi, chronimy przyrodę. Także tutaj fajnie, że o tym mówisz, fajnie, że takie rzeczy się tutaj dzieją, bo to jest też później też jeszcze ten materiał edukacyjny, który trafia do książek. To jest to, co Bartek zresztą wam wspominał wcześniej, jeśli chodzi o zielonkę. Także super. Dobra, ale powiedz mi teraz tak. Mamy odchowane bażanty. Jestem na przykład kołem łowieckim, które chciałoby przeprowadzić tutaj introdukcję takiego bażanta lub też reintrodukcję kuropatwy, bo tą kuropatwę też tutaj macie. Co ja muszę zrobić? Słuchaj, co zrobić? Przede wszystkim, żeby dokonać wsiedlenia bażanta, który z decyzją sfer rządzących jest uznany gatunkiem obcym, prawda? Tak. Przede wszystkim musimy na minimum 45 dni przed planowanym wsiedleniem złożyć wniosek do ministerstwa o zgodę na wsiedlenie. Okay. To jest raczej proforma, która w zdecydowanej większości przypadków kończy się milczącą akceptacją. Niemniej, no, żeby wsiedlenie było formalnie prawne, no, trzeba tego do obowiązku dochować. Od tego trzeba zacząć. W momencie, jeżeli po tych 45 dniach nie mamy odpowiedzi odmownej, możemy przystąpić do wsiedlenia. Co trzeba zrobić dalej? No, należy się skontaktować z ośrodkiem, można bezpośrednio ze mną. I określić się po prostu, jakiego bażanta potrzebujemy, czy to ma być młody bażant do dalszego odchowu, czy też bażant dorosły, który ma być wpuszczony bezpośrednio w łowisko, czy też bażant, który przez jakiś czas będzie trzymany w wolierach adaptacyjnych, co moim zdaniem jest najsłuszniejszym rozwiązaniem. No właśnie, fajnie, że powiedziałeś o tych wolierach adaptacyjnych, bo sporo wsiedleń takich właśnie polega na tym, że te bażanty po prostu przyjeżdżają do łowiska, ktoś otwiera klatkę i te bażanty sobie wychodzą, wyciekają i tyle je widzieli. Jak to zrobić dobrze? Słuchaj, jeżeli chodzi o bażanta, to najistotniejszym jest okres tych pierwszych dwóch tygodni
od momentu wsiedlenia. To jest taki newralgiczny okres, gdzie ten barżant jest jeszcze taki, kurczę, trochę ogłupiały. On potrzebuje się zapoznać z nowymi warunkami. To jest zupełnie co innego niż woliera, gdzie przede wszystkim było duże zagęszczenie, to była mała powierzchnia. Tutaj trafiłem w otwarte łowisko, gdzie wszystko jest nowe. I są nowe zagrożenia chyba jeszcze. Są nowe zagrożenia, których w wolierze, no nie licząc jastrzębi, które gdzieś tam płoszą je i czasami łapią przez siatkę, no raczej nie miały z nimi do czynienia. I co jest istotne? Robiąc wsiedlenia, po pierwsze, o ile koło ma możliwości, najlepiej byłoby przeprowadzić takie siedlenie po uprzednim przetrzymaniu tych barżantów w wolierze adaptacyjnej, która pozwala na to, żeby te barżanty wstępnie już się do tego łowiska przystosowały. Jasne. Po drugie, żeby wsiedlenie było efektywne, no przede wszystkim należy wyeliminować drapieżnika w największej możliwej mierze. Czyli to jest to, o czym też wielokrotnie już słyszałem, że jednak lis, drapieżnik to jest tutaj bardzo duży problem w przypadku właśnie wsiedleń, czy to barżantów, czy to kuropatwy, czy to zajęcy, tak? Nieważne, czy introdukujemy, czy reintrodukujemy, ten drapieżnik, ten lis jest problemem. Sporo kół popełnia podstawowy błąd, dokonując introdukcji barżanta. Uprzednio nieprzygotowane łowisko. Jeżeli nie przygotujemy tego łowiska, nie wystrzelamy drapieżników, lisów, jenotów i wszelkiej maści innych drapieżników, nie przygotujemy sieci podsypów, które będą nawet w tym okresie wiosenno-letnim, gdzie teoretycznie na polach jest... Czyli dokarmiamy w tym czasie. Tak, jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby w tym czasie podsypy były zasypane. Z uwagi na to, że ten barżant jest przystosowany do tego, że ma jedzenie podane w korycie. Barżant to jest taki specyficzny gatunek, który jest dość chimeryczny. Jeżeli on nie ma pod nosem żarcia, że tak powiem, to on się po prostu rozejdzie. On nam wycieknie do sąsiednich obwodów. Tam, gdzie będzie miał to jedzenie pod dostatkiem. Także no, mimo wszystko no, jestem zwolennikiem tego, żeby te podsypy były zasypane nawet w okresie wiosennym. Okay. Słuchaj, co ty myślisz o takim pomyśle, żeby koła łowieckie, które graniczą ze sobą, żeby razem ze sobą wspólnie działały, dogadywały się w kontekście zarówno polowań na drapieżniki, żeby organizowały nawet wspólne polowania zbiorowe na te drapieżniki, na przykład nawet kilkudniowe, tak? Żeby po pierwsze tutaj dbały o tą kondycję, jeśli chodzi tutaj o barżanty, w taki sposób właśnie redukcji drapieżnika i wspólnych działań na temat tutaj wdrażania i wspólnych działań właśnie w kontekście tutaj tego też wpuszczania zasiedlenia, czy to barżantem, czy to kuropatwą. Lepiej robić to grupowo, dookoła, czy lepiej robić to powiedzmy indywidualnie? Jak najbardziej grupowo. Jest to świetna inicjatywa, super pomysł. Generalnie natura nie znosi próżni. W momencie, jeżeli jesteśmy jednym kołem, które na terenie swoich obwodów prowadzi intensywną redukcję drapieżnika. Efekt tej redukcji jest nie do końca taki, jakiego byśmy oczekiwali. Natura nie znosi próżni. W momencie, jeżeli my wyczyścimy łowisko, a sąsiednie koła łowieckie nie przykładają tak dużej wagi do tego, te drapieżniki napływają. Tworzy się pustka ekologiczna i te drapieżniki napływają. I wtedy ta redukcja nie ma takiego efektu. Natomiast w momencie, kiedy wszystkie ościenne koła działają wspólnie, wtedy to jest efekt. Wtedy to ma sens. Jasne. Dobrze. Przyjechaliśmy, mamy te barżanty zakupione. Czy powinniśmy jeszcze zakupić chociażby jeden, dwa worki tej paszy, którą wy używacie? Czy na przykład pszenica, czy... No właśnie co?
Co to pod te podsypy? Słuchaj, jeżeli kupujemy bażanta, który nie jest jeszcze bażantem dorosłym, jeżeli chcemy prowadzić odchów jeszcze w dalszy tych bażantów, czy to jednodniowych, czy sześciotygodniowych, wtedy warto zaopatrzyć się w gotową mieszankę taką, którą my tutaj stosowaliśmy, żeby nie wprowadzać szoku dla tego bażanta. Jasne. On powinien być dalej karmiony tą mieszanką, którą my tutaj stosujemy. Zwłaszcza w przypadku tych najmłodszych ptaków. Natomiast jeżeli kupujemy dorosłego bażanta, który ma trafić docelowo w teren, tego typu rzeczy nie mają sensu, bo w momencie, kiedy u nas na wolierach bażant kończy 12 tygodni, my też już wprowadzamy w naturalną karmę w postaci pszenicy, czy przeżyta, czy jęczmienia, czy kukurydzy, chociaż jeżeli chodzi o kukurydzę, to najlepiej gdyby to była kukurydza przeciągnięta chociaż na jakimś grubym sicie, żeby to nie było, żeby to nie było całe ziarno. Okay. Ten bażant na początku ma problem, żeby z pobraniem całego ziarna. Natomiast to są ptaki, które szybko się przyzwyczajają do naturalnej karmy i myślę, że nie ma potrzeby zasypywania podsypów granulatem paszowym. Granulatem może to być spokojnie zboże. Okej, to fajnie, że też jeszcze o tym powiedzieliśmy, ale jeszcze mam takie jedno, może się wydać śmieszne osobom, które polują, ale wiecie, no, my myśliwi tyle mówimy o tej dziczyźnie. Jaka to ona jest pyszna, zdrowa, fantastyczna, a potem taki człowiek, który nie jest myśliwym, który to słyszy i mówi, dobra, no okej, fajnie, super, że mówicie o tym bażancie, ale skąd ja mam go wziąć? Czy jest w ogóle jakaś opcja dla osób niepolujących, no bo dziczyzna typu, nie wiem, jeleń, dzik, w tych marketach się pojawiają, ale wiesz co, ja chyba bażanta nigdy nie widziałem gdziekolwiek w sprzedaży takiej sklepowej, żeby ktoś z ulicy mógł wejść i powiedzieć, super, mówicie tyle o tych bażantach, jaki to jest rosół z niego pyszny, jakie to fantastyczne mięso. Skąd osoby niepolujące mogą mieć na przykład dostęp do takiego mięsa? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjechać tutaj i nabyć sobie takiego bażanta. Czyli ja mogę przyjechać na przykład, tak, nie polując, przyjechać do OHZ-u i zakupić? Nie mamy limitów ilościowych i to nie jest tak, że to jest hodowla, która jest nastawiona tylko na sprzedaż do kół łowieckich i dla myśliwych. Osoba z ulicy, która przyjdzie do nas i zakomunikuje, że tak powiem, że chciałaby nabyć takiego bażanta, jak najbardziej tego bażanta może sobie kupić. Mamy zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią. Super. Także jak najbardziej można sobie to... Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli szukacie dobrej jakości mięsa, OHZ-y Polskiego Związku Łowieckiego są chyba najwłaściwszymi miejscami, żeby takie bażanty móc też dostać. Także super. Fajnie, że jest taka inicjatywa, bo o tej sprzedaży bezpośredniej też w kołach bardzo dużo się też mówi. Fajnie, że OHZ-y też to prowadzą. Ja myślę, że mówi się o tym za mało. Także fajnie, że o tym też powiedziałeś. Na pewno za mało. Dobra. Słuchaj, my tu siedzimy. Z nami są te woliery. Idziemy je obejrzeć. Idziemy. Super. Dobrze. Chodźcie. Wiecie, widok piękny, ale Krzysiek tutaj powiedział, jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, której myślę warto powiedzieć. Ile tutaj jest pracy do włożenia do tego wszystkiego, prawda? Tak, no to jest niestety żywy towar, który wymaga bardzo dużej atencji. Wszystko fajnie w momencie, kiedy wylęk nie jest problematyczny. Od samego początku, jak puszczamy je na krążki, tak jak tutaj, bażanciki ładnie rozchodzą się w każdy w swoją stronę, są żywe, aktywne, nie zbijają się pod kwokami, ale bywa i tak, że gdzieś coś przy wylęgu pójdzie nie tak. Czasami warunki atmosferyczne, co ciekawe, warunki atmosferyczne też mają wpływ na to, co się dzieje w inkubatorach i na warunki wylęgu. Często podczas burz te wylęgi wychodzą słabiej, a pistylęta są tak jak gdyby przyduszone. To zaraz widać, jak tylko wpuszczamy je na krążki, zaczynają się zbijać pod kwokami. W tym momencie już mamy świadomość tego, że przynajmniej pierwszy tydzień, pierwsze półtora tygodnia czasem
mamy z głowy, bo to się wiąże z tym, że przez całą dobę przynajmniej raz na godzinę, raz na dwie godziny trzeba przyjść na tą halę, czy to jest dzień, czy noc, czy pogoda, czy nie pogoda, co dwie godziny trzeba przyjść i te bażanty na każdym z tych krążków porozganiać, żeby one się nie zbijały pod kwoką. Jasne. Bo to może spowodować po prostu, tak jak mówiliśmy wcześniej, że one się po prostu poruszą pod tym krokiem. Słuchajcie, to nie jest prosta praca. To widać, to słychać, utrzymanie, praca przy żywym inwentarzu, tak, jest naprawdę wymagające. Dlatego też słuchajcie, doceniajmy takie rzeczy, bo to jest ogrom pracy tych ludzi, którzy tutaj nad tym wszystkim czuwają. Tak, to jest fenomenalny. To nie jest tylko praca od 7 do 15, ale w zdecydowanej większości roku. Pasja i powołanie. Właśnie czasami przez całą dobę, bo mówię, przy odchowie żywych zwierząt, no niestety, ale należy poświęcić im dużo więcej uwagi. Widok jest fantastyczny, naprawdę. Tutaj jeśli chodzi o te dwie woliery, które mamy, zresztą dwie, ich jest tu ogrom, ale te, przy których jesteśmy, to mamy wiek? To są bażanty w wieku 5 tygodni. 5, tam kawałek dalej są tydzień starsze, 6-tygodniowe. Ale podoba mi się to, że one są, słuchajcie, w takim naturalnym otoczeniu, bo tutaj są pokrzywy, gdzieś tam dalej widziałem wolierę z kukurydzą, tak, która sobie bardzo tam ważne, rośnie. Bardzo ważne, żeby one miały jak najwięcej właśnie tej naturalnej osłony. To im pozwala już wstępnie przystosować się do tego, co napotkają w naturalnym owisku. Ale... Jak spojrzysz na te woliery, tam... Tak, właśnie o nich mówiłem, o tych dalej. Jeżeli wpuścimy tam 2000 bażantów, to jest kwestia 2 tygodni i stoją tylko, wiesz, tylko takie ramy, jak tylko ramy, takie ogigle, jak tutaj. Wszystko jest wymiecione. To jest, przy takim zagęszczeniu to jest jak kosiarka. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, bo stoimy tutaj przed jeszcze jedną fajną rzeczą. Tutaj Krzysiek zaraz nam pewnie powiesz, co to jest, ale ja zwróciłem szczególną uwagę na to, że tutaj jest bardzo dużo wszystkiego różnego. W sensie mozaika na tym, w tym miejscu, to jest kukurydza, tak? Tu jest cała masa tych wszystkich rzeczy, które nazwalibyśmy kwastami, prawda? Ale między innymi też różne mieszanki zbóż, których tutaj akurat nie widać, ale one się wykłaszają. Gdzieś tu można znaleźć troszkę owsa. O, jest owiec, faktycznie, tak, widać, tak, jest go troszeczkę. To są woliery, które będą wpuszczane w bażanty w wieku 8 tygodni. W momencie, kiedy one mają 8 tygodni, przynosimy je z tych mniejszych biegów, na takie duże otwarte woliery i tutaj są już trzymane w takich warunkach, które pozwalają im w największym możliwym stopniu przystosować się do warunków naturalnych. Jasne. Niemniej to co tutaj widzimy w tej postaci po trzech tygodniach od momentu, kiedy te bażanty to wpuścimy, będzie wyglądało zgoła inaczej. To będzie, powiedzmy sobie, delikatne klepisko. Pozostaną tylko jakieś tam ogigle. Te bażanty w dużym zagęszczeniu spowodują, że ta zieleń, która jest tutaj, zniknie po prostu. Czyli następuje masowe pobieranie pokarmu wszelkiej maści. One będą skubać wszystko, co zielone. Super, ale to jest też fajne, bo później masz naturalny nawóz, prawda, który tutaj działa i żyje i widać, jak ta zieleń tutaj, jaka ona jest nasycona, to niewątpliwie, natura sobie radzi. Ta gleba jest tutaj bardzo wysoko nasycona azotem. Wierzę. Wierzę. Dlatego pokrzywa też tutaj się bardzo liczy. Tak, dobrze. Słuchaj, pokażesz nam jeszcze kuropatwy? Jasne. Super, chodźcie. Taką ciekawostką, którą tutaj widzicie, są białe kury, które biegają między bażantami. Wylęgi, które są przeznaczone na sprzedaż eksportową do Danii, muszą być odchowywane z białymi kurami. Klienci wymagają tego, to jest warunek, który stawiają nam jako producentom, żeby od nas te bażanty brali. W czym rzecz?
myśliwi w Danii, biorąc te bażanty od nas, puszczają je bezpośrednio w otwarte łowiska. Są to bażanty 6-tygodniowe, które no żeby im się nie rozleciały po tych łowiskach, żeby się trzymały mniej więcej w jednym miejscu, no to właśnie stosują te kury. Bażanty od samego początku są do nich przyzwyczajone, reagują na barwę tego ptaka, na dźwięk tego ptaka. I tak pełnią rolę jak gdyby takiej kwoki, która skupia te bażanty, te bażanty blisko siebie. I powodują, że w przypadku zagrożenia też gdzieś jest pełna mobilizacja, i one potrafią się gdzieś schronić. Nie? Ale to też jest ciekawe, myślę, z innego punktu widzenia, jeśli chcesz sprawdzić, jak poszło wsiedlenie, jak poszła introdukcja, to też pewnie takie białe kury prościej policzyć, prawda? Tak. Jeśli gdzieś nawet przejeżdżasz i widzisz, że one tutaj są. Ciekawe, no widzicie, to jest coś, czego też nie wiedzieliśmy. Tu mamy kuropatwy, prawda? Tak, to jest kuropatwa. Te akurat są w wieku 3 tygodni. Wcześniej prowadziliśmy własną hodowlę z pełnym cyklem produkcyjnym z własnym stadem podstawowym. Natomiast od kilku sezonów odeszliśmy od tego i bazujemy na jajkach, które sprowadzamy z Danii. Z doświadczenia wiem, że jest to najwyższej jakości materiał do hodowli. Wysoki procent wylęgu, a przy tym ta kuropatwa jest najbardziej zbliżona do naszej naturalnej polskiej kuropatwy. Jasne. To widać zwłaszcza pierwszego dnia w momencie wylęgu. Barwa tego pistlęcia jest dokładnie taka sama jak naszych polskich kuropat. Różnica między tą skandynawską kuropatwą a tą, która jest najczęściej dostępna na polskim rynku, czyli tą, która pochodzi z Francji, polega na tym, że ta jest prawie że czarna, a francuska to jest taka kawa z mlekiem, taka beżowa. Okay. Jest to dużo gorszy materiał, jeżeli chodzi o przeżywalność w terenie. Czyli te duńskie radzą sobie lepiej. Tak, zdecydowanie lepiej. Okej, okay, powiedz mi proszę, jeśli chodzi o ilości, przeważa bażant, tak? Przeważa bażant, kuropatwa, no w zależności od tego jakie mamy duże zamówienia, produkcja waha się między powiedzmy 5 a 10 tysięcy już gotowych ptaków. W tym sezonie mamy w odchowie troszkę ponad 6 tysięcy jednodniówki, inne z upadki, czyli można liczyć, że około 5 tysięcy będziemy mieli gotowej kuropatwy. Super. Jesteśmy po fajnej wycieczce tutaj dookoła tego wszystkiego, co się w Ochazecie dzieje. Ja myślę, że Krzysiek, gdybyś mógł godzinami nam opowiadać o tej pracy twojej i o doświadczeniach takich hodowlanych, przyrodniczych. No myślę, że musielibyśmy spędzić tutaj no, troszkę dłużej. Aha. Może nie tak troszkę. Jasne, ale żeby poopowiadać pewnie fajne te wszystkie historie, które masz, którymi mógłbyś się z nami podzielić, to ja myślę, że moglibyśmy kiedyś jeszcze do ciebie wrócić i trochę historii tego miejsca też jeszcze poznać. Jak to wygląda, skąd to się wzięło. Słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna, fantastyczna rzecz, o której niewiele osób mówi, o której niewiele osób wie, do momentu, do którego nie przychodzą do głowy im pomysły, wpuśćmy bażanty i wtedy zaczyna się poszukiwanie. A tu jest cała masa pracy, która jest to włożona i to ciężkiej pracy, bo to widać. Dlatego szanujmy takie miejsca, dbajmy o nie, dbajmy o łowiectwo, bo łowiectwo, jak widzicie, zresztą mówię tutaj do osób, które nie polują, to nie tylko polowanie, to nie tylko pozyskanie, ale to przede wszystkim ochrona przyrody. Krzyśku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dzięki. Za zaproszenie, za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj być i mamy nadzieję nie ostatni raz. Jasne, zapraszam. Dobrze, dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nasz Bór.